Szanowni Państwo, dzień dobry. Szanowni Państwo, mówi się, że kabaret nie powinien jedynie bawić, ale też i uczyć. Dlatego teraz mam do Państwa pytanie, czy wiedzą Państwo, kto to taki jest barista? No to kto? Tak, specjalista od kawy, człowiek, który parzy doskonałą kawę, właściwie od rana do wieczora tylko i wyłącznie parzy kawę. A czy wiedzą Państwo, w jakim miejscu na ziemi znajduje się najwięcej baristów na 1 metr kwadratowy? W Urzędzie Skarbowym. Z tego też powodu zapraszam Państwa bardzo serdecznie na sketch w Urzędzie Skarbowym. Dzień dobry. Nie żartuj. Proszę pana, chciałbym pobrać PIT-37. Dwa, trzy. A nie może być 36, mam na biurku. Że PIT-36 jest dla firm, a ja potrzebuję od osób fizycznych. I dodam dodatkowo, że trochę mi się spieszy. Tak. Tak. Już przyspieszam. A to nie łatwiej panu będzie firmę założyć? Teraz to się w jednym okienku robi. 5 minut ma pan firmę i pita od ręki. Z tym, że wie pan, zeznanie podatkowe jest za rok ubiegły. Tak. To się mogę nie wyrobić. Tak. To się pan rok spóźnił. Ojeju, no. Dobra, proszę pana, jeżeli to jest problem, to ja przyjdę jutro. Ale niech pan przestanie, no. Przecież jesteśmy tutaj dla was. Dopiję kawę i lecę. No już, już, jeszcze wyczek. No i dobra. I zostało pół kubeczka. No widzi pan, źle pan trafił, bo sobie akurat cappuccino narobiłem, bym z espresso narobił, to już bym był po temacie, a to... To dobrze, że nie latę, bo bym musiał latem wpaść. Tak. Tak. Latem. Kawa i humor po prostu. A to jeszcze gorący nie pogonię. Se język poparzę, purchlów narobię. Wie pan, jak ciężko purchle się zdrapuje z języka pumeksem? A to już zależy, czy przed piętami, czy po. No dobra. Ahoj, przygodo. Masz pan jakiś prowiant na podróż? Po kogo zadzwonić w razie niepowodzenia misji? Co mnie tym terem? Spider-Man! Weź się pan, weź. No. Dalej, ręce gadżeta! Weź pan! Trzymaj pan! Zero. Oh.
Aha. Aż mi oczy załzawiły. Ostatni. Kurna, to ostatni. Widzi pan, takie tam procedury, prawda? Weź pan, trzymaj pan! Co? Trzymaj pan. 3, 2, 1, bungee! Celebrity Splash. Pan se to lasso pitem przedłoży. Czy ja się panu wpieprzam w robotę? Siedzieć, czekać, patrzeć na Warszawę? Cholera mi cały dzień popsuł. Co się działo, to musiał wleźć mi. Ile to jest problemów? To wszystko za 6,5 tysiąca netto. Halo? No cześć. A u co, no bo? Widzisz, no. Zapieprz od rana, no. Słuchaj, prośbę mam. Wpadłbyś na chwileczkę do szóstki? A ja leżę w robocie, no. No chodź, pomożesz, no. No, dzięki, hej. Już, lecimy. Postawiłem cały urząd na nogi. Ahoj, dziki Mustango! Telep, 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 bonanza. Sorry, że cię zrywam, ale no widzisz, no uparł się na 37, no i nie przeskoczysz po prostu. Mówi ci, ci petenci są coraz gorsi. Coraz większe żądania mają. To ci przyjdzie, on pyta, chce, on chce, pyta, co to ja kebab jestem, nie? No to jest normalnie, po prostu, ja jestem tak rozdygotany, mówię ci. To jest, proszę ja ciebie, mobbing, to jest petting. Ja nie daję rady. Ja normalnie zaraz wezmę telefon i zadzwonię do kierownika. A co ty, kierownik na urlopie? Nawet nie wiedziałem. 4. rok. Czas leci. No, po dzieciach widać. No. I po Robercie Górskim. No, ale dobrze zacząłeś kombinować, no ale o. Od czego jest dzyndzel w długopisie? No, nie wiem, od dzyndzlowania? Od sznurowania. Zobacz. No i co tu takie? To, co, a po co masz tu taką dziurę? Ja właśnie całe życie się zastanawiałem, po kiego to jest. A zobacz, jak pasuje. Ja pierdziel! Ty a tyle lat żyły, o tym nie wiedział? No, kurna, skąd ty to wszystko wiesz? W ZUS-ie mnie uczyli. No. O ma. Dzwoń po Sławkę. Sławek zarobiony. Dzisiaj musi 3 pieczątki wystawić. Z podpisem. Jejku, co on zrobi? No co, na cały tydzień rozłoży, przecież nie sztuka się zaorać. Kurde. Dobra. Weź, no weź, dobra, narzuć, no to za niego popracuję. Narzuć, no. No. Akurat dzisiaj musiałeś obciąć paznokcie, no. Nie. Dzięki. Co się dzieje? Dzwonisz po Erkę? Co się dzieje? Paweł? Cud w Warszawie. No i jest! I trzeba było być takim chamem od razu? Już, teraz to z górki, kurna. Tylko jak to się roztwierało? Ma pan pin? Coś było na szkoleniach, że na krokodyla. Łamasz, na kto my to w koszulki na wciska? Ja nie mam całego dnia, żeby to w dół.
miała być. Wie pan co, promocja, masz pan cały segregator. Hip, hip, hura. Panie, żebym ja nie musiał z korektą przychodzić, bo się powieszę. Won mi to! Urzędnik to nie maszyna. Zawsze ma gorszy dzień, dlatego nie ryzykuj. Rozlicz się przez internet. Więcej informacji na www.ojdajmiwkońcuświętyspokójtybucukędzierzawe.gov.pl.